Dwa miesiące temu żaglowiec szkolny Fryderyk Chopin wpadł w sztorm i żywioł połamał mu maszty. Właśnie, mimo że statek był ubezpieczony w PZU, od takich przypadków ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania zdaniem PZU. Cytuję, pogoda rzeczywiście nie była łatwa, jednak nie były to warunki nadzwyczajne. Skoro według PZU sztorm, który łamie żagle, nie wyczerpuje znamion warunków nadzwyczajnych, bo łamanie masztu przez wiatr jest zwykłą, codzienną procedurą sztormu wobec żaglowców, to takie codzienne czynność. To co takie znamiona wyczerpuje? Otóż odszkodowanie zostałoby wypłacone, gdyby na żaglowiec wdarła się Al-Kaida, porąbała maszty siekierą, po czym krzycząc Allah oddalla się. Inne nadzwyczajne warunki. Żaglowiec Chopin grzęźnie na pełnym morzu w zaspie śnieżnej. Następuje czołówka z UFO. Potwór morski łamie maszty ogonem. Dochodzi do zderzenia z piersiami Pameli Anderson lub do bezpośredniej konfrontacji z wypowiedzią Komorowskiego do Obamy na temat polowań. Żaden z tych nadzwyczajnych warunków nie wystąpił, natomiast wystąpiło zderzenie armatora Chopina z twardą rzeczywistością PZU, który sztorm łamiący maszty nie uważa za wydarzenie nadzwyczajne. I ja sobie tak pomyślałem, głupek, że armator Chopina może odmowę wypłaty ubezpieczenia potraktować jako wydarzenie nadzwyczajne. I wtedy PZU będzie musiało wypłacić odszkodowanie za to, że nie wypłaciło odszkodowania. Ale chwilę później, dureń jeden, się zreflektowałem. No, przecież niewypłacenie należnego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową zdarzeniem nadzwyczajnym nie jest. To przecież zwykłe, codzienne wydarzenie, jak łamanie masztów przez sztorm.